W wykładzie tym rozpoczynam dyskusję procesów termodynamicznych. Mamy następującą sytuację. Mamy jakiś cylinder. Tutaj mamy tłok. I proszę Państwa, w środku mamy gaz. Mamy bardzo dużo cząsteczek gazu. No i zakładamy, że liczba tych cząsteczek gazu to jest rzędu liczby Avogadra, czyli proszę Państwa, to jest rzędu 10 do potęgi 23. Tak podaję orientacyjnie. Liczba cząsteczek gazu jest bardzo duża. No i proszę Państwa, w środku mamy jakieś ciśnienie. Oznaczmy sobie jako P, jak zwykle. No i proszę Państwa, wiemy, jaka działa tutaj siła. Siła działająca na ten tłok to jest ciśnienie razy pole powierzchni. No bo zakładamy, że pole powierzchni tego tłoka to jest S. I ja teraz przykładam siłę, która ma dokładnie taką samą wartość. Przykładam siłę dokładnie o tej samej wartości. No i wtedy będzie, proszę Państwa, równowaga. Wtedy na ten tłok efektywnie nie będzie, siły będą się kasować, no i ten tłok nie będzie się poruszać, prawda? Ja, proszę Państwa, w tym filmiku zupełnie pomijam grawitację. Zupełnie. I układ jest, zakładam, że układ jest w równowadze termodynamicznej. Co to znaczy równowaga termodynamiczna? Ja już o tym mówiłem, ale powtórzę. To jest stan, w którym makroskopowe parametry, na przykład ciśnienie czy temperatura, są stałe w czasie. Nie ma przepływu cząstek, na przykład wiatr czy prąd, czy nie ma jakiegoś takiego systematycznego przepływu energii. Teraz uważny słuchacz może zapytać się o rzecz następującą. Czy te parametry są naprawdę stałe w czasie? One nie są tak naprawdę stałe w czasie. Ja powinienem powiedzieć, że makroskopowe parametry nie zmieniają się w sposób zauważalny. No bo ktoś powie, no przecież w ten tłok od czasu do czasu, tak zupełnie przez przypadek, w ten tłok może uderzyć dużo więcej cząstek niż zwykle. Wtedy ta siła działająca na tłok się troszeczkę zwiększy i ten tłok może się przesunąć w sposób zauważalny. Proszę Państwa, to jest teoretycznie możliwe. Teoretycznie jest możliwe, że nastąpi tak zwana fluktuacja i w ten tłok uderzy dużo, dużo więcej cząstek niż zwykle. To jest teoretycznie możliwe, ale w praktyce jest to nieobserwowalne. No dam Państwu przykład. Mamy na przykład stół i kładę na tym stole szklankę, prawda? Tutaj na stole sobie kładę szklankę. No i teraz z zewnątrz mam dużo cząsteczek powietrza, w środku też mam cząsteczki powietrza, prawda? Wszędzie mam cząsteczki powietrza, tutaj na stole i tu mam tą szklankę. No i ta szklanka się oczywiście nie rusza. Ale jest teoretycznie możliwe, że nagle, zupełnie przez przypadek, z jednej strony będzie uderzy w tą szklankę dużo więcej cząsteczek niż z drugiej strony i ta szklanka mi się nagle sama przesunie, prawda? Teoretycznie jest to możliwe, nie ma żadnych przeszkód, ale proszę Państwa, nikt nigdy czegoś takiego nie zaobserwował. Czyli praktycznie to jest niemożliwe, ale teoretycznie jest możliwe. Dlatego proszę Państwa, powinienem powiedzieć, że stan równowagi termodynamicznej to jest taka sytuacja, gdzie makroskopowe parametry nie zmieniają się w sposób zauważalny. Są tam fluktuacje, które są fantastycznie małe i tym nie będziemy w ogóle się zajmować. Dobrze, teraz dla kompletności wywodu dodam jeszcze, że prawda, mamy ten układ tutaj w równowadze termodynamicznej. No mamy takie parametry jak ciśnienie, temperatura, objętość i liczba cząstek, ale te parametry nie są niezależne, prawda? No na przykład dla gazu doskonałego, wyprowadziłem to kilka wykładów temu, że ciśnienie razy objętość to się równa N razy K razy T. N to jest liczba cząstek, K to jest stała Boltzmana, T to jest temperatura, prawda? Po prawej stronie. No i proszę Państwa, co to są teraz te procesy termodynamiczne, o których chcę mówić w tym wykładzie? Proces termodynamiczny to jest zmiana stanu układu. Załóżmy, że tak jak na tym rysunku mamy stan równowagi termodynamicznej, to wtedy zmiana stanu układu może odbywać się na skutek zmiany warunków zewnętrznych. No na przykład biorę dokładnie ten cylinder i zwiększam tą siłę na zewnątrz, czyli prawda, zwiększam tą siłę. Jeśli zwiększę tą siłę na zewnątrz, no to co się stanie, proszę Państwa? No to tłok idzie w dół, prawda? No to tłok pójdzie w dół. Czyli wtedy mamy dokładnie proces termodynamiczny. Zmieniają się warunki i mamy do czynienia z procesem termodynamicznym. My w tym wykładzie, w tym kursie będziemy badać tak zwane procesy quasi-statyczne. Co to jest proces quasi-statyczny? Proces quasi-statyczny to jest proces, który jest bardzo wolny. W taki sposób, że w każdej chwili układ jest bardzo blisko, nieskończenie blisko, stanu równowagi. No,
to może nie jest do końca jasne, więc ja pokażę, jak wygląda proces, który nie jest kwazistatyczny. Jeśli Państwo zobaczą i zrozumieją proces, który nie jest kwazistatyczny, to natychmiast Państwo zrozumieją, który proces jest kwazistatyczny. No to wróćmy do naszego cylindra. Wróćmy do naszego cylindra. I teraz pokażę Państwu proces, który nie jest kwazistatyczny. Tu jest początkowe położenie tłoka. Tu jest początkowe położenie tłoka. Tutaj mamy nasz gaz. Bardzo dużo cząsteczek gazu, prawda? I to jest położenie 1 tłoka. I teraz, proszę Państwa, tu jest na przykład jakiś taki haczyk. O. Teraz ja chwytam, łapię za ten haczyk i gwałtownie pociągam ten tłok do góry. Gwałtownie. Bardzo gwałtownie pociągam ten tłok do góry. Z bardzo dużym przyspieszeniem ten tłok osiąga bardzo dużą prędkość. No i proszę Państwa, to jest położenie drugie. I teraz, jeśli zrobię ten proces odpowiednio szybko, to te cząsteczki gazu nie zdążą wypełnić nowej objętości, prawda? No bo te cząsteczki gazu poruszają się ze skończoną prędkością. Więc jeśli to wyciągnięcie tłoka nastąpi bardzo szybko, odpowiednio szybko, to cząsteczki nie zdążą wypełnić tej nowej objętości i na krótką chwilę nie będzie równowagi termodynamicznej. Parametry układu nie będą stałe w czasie, to znaczy te cząstki zaczną przepływać teraz do tej drugiej objętości. No i zaobserwujemy przepływ cząstek, przepływ energii, prawda? Parametry na pewno nie będą stałe w czasie, będą zmieniać się w sposób zauważalny, prawda? Czyli to, co tutaj Państwu pokazałem, to, co tutaj była ta zmiana, prawda? To, co Państwu tutaj pokazałem, to nie jest proces kwazistatyczny. No więc jak będzie wyglądać proces kwazistatyczny? No to proces kwazistatyczny to powinienem wyciągać ten tłok bardzo powoli. Co to znaczy bardzo powoli? Musi być jakaś skala, względem czego bardzo powoli. No ja przypominam, że w takich warunkach normalnych taka typowa prędkość tych cząsteczek to jest około 500 metrów na sekundę, czyli to jest całkiem sporo, prawda? Czyli ja wcale nie muszę tego tłoka wyciągać tak naprawdę bardzo powoli. Bardzo powoli w stosunku do tej prędkości tych cząsteczek gazu, prawda? Więc powoli, ale w stosunku do prędkości tych cząsteczek. Więc jeśli będę teraz powoli wyciągać ten tłok, no to proszę Państwa, w każdym momencie będziemy bardzo blisko równowagi termodynamicznej i wtedy mamy do czynienia z procesem kwazistatycznym. Z procesem kwazistatycznym. Teraz, proszę Państwa, również w termodynamice takim ważnym pojęciem to są procesy odwracalne, procesy termodynamiczne odwracalne i procesy nieodwracalne. My w dalszej części kursu wrócimy do tego zagadnienia, bo to jest bardzo ważne zagadnienie. Tutaj na razie dam Państwu takie intuicyjne zrozumienie. Co to jest, proszę Państwa, proces odwracalny? Proces odwracalny to jest proces termodynamiczny, którego kierunek można odwrócić poprzez nieskończenie małą zmianę jednego lub wielu parametrów. Jeszcze raz. Proces odwracalny jest wtedy, gdy kierunek procesu można odwrócić poprzez nieskończenie małą zmianę jednego lub wielu parametrów. Na przykład, proszę Państwa, odwracalny przepływ ciepła. Wyobraźmy sobie, że mamy dwa zbiorniki i one są ze sobą połączone. One są ze sobą połączone. Tu jest ścianka, przez którą może przepływać ciepło. Tutaj mam teraz temperaturę T plus delta T, a tu mam temperaturę T. No to wiemy, co się będzie działo. Po lewej mamy większą temperaturę, po prawej mamy mniejszą temperaturę. No, zakładam, że delta T jest większe od zera. No to przepływ ciepła, proszę Państwa, będzie w tym kierunku. Tutaj będzie strumień ciepła. Ale teraz wystarczy. Narysujmy sobie jeszcze raz ten układ. Ale teraz, jeśli zamienię i tutaj dam teraz T minus delta T, a tutaj dam delta T, no to proces się odwróci, prawda? To jest to odwrócenie procesu, o którym mówiłem przy definicji procesu odwracalnego. No i teraz strumień ciepła będzie w tym kierunku. I co jest kluczowe, proszę Państwa, tutaj? Co jest kluczowe? Kluczowe tutaj jest to, że te delta T może być dowolnie małe. Delta T może być nieskończenie małe. I wtedy, jeśli tylko zamienię z T plus delta T do T minus delta T, czyli to będzie nieskończenie mała zmiana, proces, proszę Państwa, się odwraca. Proces się odwraca i dlatego mamy do czynienia z procesem odwracalnym. I to jest odwracalny przepływ ciepła. No to widzimy Państwo, że w procesie odwracalnym, aby przepływ ciepła był odwracalny, nie można mieć znacznych różnic temperatur. Jeśli mam dwa jakieś naczynia, to nie mogę mieć zauważalnych różnic temperatur. Te różnice muszą być bardzo, bardzo małe. Teraz drugi przykład. Wyobraźmy sobie, że mamy cylinder i tłok. Mamy cylinder i tłok. W termodynamice, proszę Państwa, bardzo często
będzie nam się pojawiać cylinder i tłok. Mamy cylinder i tłok. Tutaj mamy ciśnienie. Znowu tutaj działa siła ciśnienie razy pole powierzchni, bo pole powierzchni to jest pole tłoka. I teraz ja przykładam tutaj siłę, która jest dokładnie taka sama. Jest dokładnie taka sama P razy S i mamy równowagę. Tutaj, proszę Państwa, jest brak tarcia. Może to zapiszę, bo to jest ważne. Jest brak tarcia, czyli jest zupełny brak tarcia w układzie. No i teraz, proszę Państwa, proszę zobaczyć. Jeśli teraz w tym gazie, tutaj w środku, tu mam te cząsteczki gazu, prawda? Jeśli zwiększę to ciśnienie do P, dodać delta P, zwiększam ciśnienie w środku. Siła na zewnątrz, którą przykładam, się nie zmienia. Zwiększam ciśnienie w środku i wtedy tłok pójdzie do góry, no bo wtedy siła ta w środku tego cylindra się troszeczkę zwiększy na tłok. Ale jeśli zmniejszę ciśnienie na P minus delta P, no to tłok pójdzie w dół. No bo wtedy siła z zewnątrz, która się nie zmienia, jest cały czas taka sama, będzie większa. No i tłok pójdzie w dół. Ale proszę zobaczyć, że w tym argumencie tutaj delta P może być dowolnie małe. Znowu może być nieskończenie małe. Więc widzą Państwo, że ten proces jest odwracalny. Bo nieskończenie mała zmiana parametru może odwrócić proces. No ale wtedy jak będzie wyglądać proces nieodwracalny? No to jeszcze raz narysujmy sobie nasz tłok, nasz cylinder z tłokiem. W środku mam znowu ciśnienie P. Siła, jaka tutaj to jest P razy pole tłoka. To jest pole naszego tłoka. Przekładam znowu dokładnie taką samą siłę, prawda? Żeby była równowaga. Ale teraz, proszę Państwa, mamy tutaj tarcie. Mamy znowu zauważalne tarcie. Nie interesują nas jakieś nieskończenie małe tarcie. Mamy tarcie, które jest zauważalne i na tyle jest ono zauważalne, że potrzebuje przyłożyć jakąś skończoną siłę. Oznaczmy sobie tą siłę przez FT. Muszę przyłożyć jakąś skończoną siłę, która pokona mi siłę tarcia, prawda? No to proszę zobaczyć to. I teraz tak. I teraz tutaj w środku zwiększam ciśnienie na P, dodać delta P. To jaka będzie działać siła na tłok od dołu? No to P dodać B razy E, P dodać delta P razy S. Odejmujemy siłę F, którą przykładam i tej siły nie zmieniam w ogóle. Ta siła jest zawsze taka sama. Minus P razy S. No i proszę Państwa, żeby ten tłok się ruszył, no to to musi być większe lub równe od mojej siły tarcia, prawda? No to to mi się kasuje, to mi się kasuje i dostajemy, że delta P razy pole powierzchni musi być większe lub równe od siły tarcia, prawda? Czyli po pierwsze delta P musi być skończone, nie może być nieskończenie małe. Delta P musi być skończone. No to dobrze, załóżmy, że przyłożyłem takie delta P, zwiększyłem ciśnienie do P dodać delta P i teraz tłok idzie do góry. No to teraz chciałbym odwrócić ten proces. No to teraz muszę w środku tutaj, w tym gazie, zmniejszyć ciśnienie. Tak, że ta siła zewnątrz będzie większa. To wtedy mamy tak, P razy S. P razy S to jest ta siła zewnętrzna. Teraz minus P minus delta P razy S. Teraz to jest, proszę Państwa, siła, która działa na tłok od środka. Teraz zmniejszyłem ciśnienie w gazie. I teraz to znowu musi być większe lub równe od FT, prawda? No bo to znowu muszę pokonać siłę tarcia. To mi się kasuje, to mi się kasuje i znowu dostaję, że delta P razy S musi być większe lub równe od FT. Czyli, proszę Państwa, podsumowując. Jeśli mam w środku tego cylindra P dodać delta P, no to, proszę Państwa, tłok idzie wtedy do góry. Jeśli dam P minus delta P, no to tłok idzie na dół. Ale proszę zobaczyć, że teraz delta P nie może być nieskończenie małe. Delta P musi spełniać taki warunek. I tu mamy dokładnie ten sam warunek, prawda? Delta P teraz musi być skończone, nie może być nieskończenie małe, a więc nie jest spełniona definicja procesu odwracalnego, bo w procesie odwracalnym powinienem mieć nieskończenie małą zmianę, która pozwala mi na odwrócenie procesu. Teraz, gdy mam tarcie, proces nie jest odwracalny. Wtedy powiemy, że proces jest nieodwracalny. I na koniec, proszę Państwa, chciałbym powiedzieć, znaczy my jeszcze wrócimy do procesów odwracalnych i nieodwracalnych, bo to jest naprawdę ważne pojęcie, ale o tym będzie później. Tutaj pod koniec chciałbym jeszcze powiedzieć, że proces odwracalny jest procesem quasi-statycznym. No dlaczego proces odwracalny jest procesem quasi-statycznym? No bo w procesie odwracalnym te wszystkie parametry są niemal identyczne. Tam muszą być tylko jakieś takie nieskończenie małe zmiany i jak je później zmienię, to mogę odwrócić proces. Czyli te różnice muszą być
nieskończenie małe, muszą być bardzo małe, a więc wtedy proces będzie też przebiegać bardzo powoli i będzie procesem quasi-statycznym. Ale nie każdy proces quasi-statyczny jest procesem odwracalnym. No na przykład dokładnie ten przykład z tłokiem i tarciem. Jeśli, proszę Państwa, dobiorę te delta P tak, że ten tłok będzie się poruszać bardzo, bardzo powolutku, to proces będzie quasi-statyczny, ale jak przed chwilką Państwu powiedziałem, to nie jest proces odwracalny. Będzie proces quasi-statyczny, ale to nie będzie proces odwracalny. No i proszę Państwa, to by było na tyle, jeśli chodzi o takie wstępne wiadomości dotyczące procesów termodynamicznych. Dziękuję.